Często wizyta wolontariuszy tej fundacji przynosi lekarstwo, którego nie można kupić w najlepszej nawet aptece. Właśnie można przystąpić do najbardziej uśmiechniętego zespołu fundacji Dr. Clown. Ta naprawdę roześmiana i kolorowa ekipa po pandemicznej przerwie wraca na szpitalne oddziały i szuka osób, które zechcą zakażać, ale uśmiechem i radością w trudnym czasie choroby. Nabór skierowany jest do osób, które chciałyby odwiedzać małych pacjentów w szpitalu jako Dr. Clown, a także tych, które chcą wspomóc fundację, oferując wsparcie graficzne, psychologiczne czy logistyczne. Wolontariusze Fundacji Dr. Clown realizują program terapii śmiechem w szpitalach i placówkach specjalnych. Wykorzystując uśmiech i zabawę, odwracają uwagę małych pacjentów od szpitalnej rzeczywistości, wzmacniając motywację do walki z chorobą i przywracając poczucie bezpieczeństwa. Wizyty minimalizują strach, złe emocje towarzyszące chorobie, co przyspiesza powrót do zdrowia. Osoby pełnoletnie zainteresowane wolontariatem proszone są o przesłanie do końca lipca wiadomości mailowej na adres widoczny na ekranie. Chętni po zakończeniu naboru zostaną zaproszeni na spotkanie informacyjne, przeszkoleni i dopiero wówczas będą mogli wspierać potrzebujących, którzy na promyczek uśmiechu czekają w szpitalach, placówkach specjalnych, edukacyjnych i opiekuńczych. Co ważne, nawet podczas pandemii COVID-19 doktorzy klauni nie odpuścili zupełnie kontaktu z chorymi. Odwiedzali ich wirtualnie za pośrednictwem mediów społecznościowych.